Agnieszka Milczarz już teraz z Państwem. Agnieszko, dzień dobry. Wiem, że jesteś w Głuchołazach, wiem, że jesteś w szpitalu. Powiedz mi, jak daleko ten szpital od tego mostu, który już przeszedł do historii, został po prostu zerwany przez wodę. Na ile tam już w tej chwili mówi się o ewakuacji? Znaczy, jeśli chodzi o szpital, to sytuacja, owszem, jest podbramkowa. Rozmawiałam przed chwilą z dyrektorem tego ośrodka, natomiast jeszcze o ewakuacji się nie mówi. Szpital walczy o to, żeby nie być zalanym. Tutaj jest 120 pacjentów przewlekle chorych. Dyrektor powiedział mi, że dopóki nie będzie takiej potrzeby, to nie będą oni ewakuowani, ale przez to, że to są przewlekle chorzy pacjenci, to no, nie ma takiego zagrożenia życia wśród nich, że na przykład ktoś jest na OIOM-ie operowany i trzeba go ewakuować w danej chwili. Ten szpital znajduje się dosłownie, pokażmy Marcin, mówię do swojego operatora, znajduje się jakieś 500-600 metrów od Białej Głuchołaskiej. Tam te dwa mosty, o których w kółko mówimy od kilku dni, no, tamte mosty były, no tak jak powiedziałaś, jest problem, bo już ich nie ma, przynajmniej jednego z nich. Nie jesteśmy w stanie się tam dostać, żeby w tej chwili Państwu pokazać, co się dzieje, ale możemy pokazać, co się dzieje na dole. To jest ulica właśnie prowadząca w centrum Głuchołaz, prowadząca do tego mostu. No i w tej chwili właściwie ta rzeka przeniosła się na ulicę. Widzimy, no on płynie. No, może nie jest to wartki nurt w tej chwili, tak jak było wcześniej, bo dobra informacja jest taka, że opady w tej chwili ustały. Od jakiejś godziny w Głuchołazach nie pada. No nie zmienia to faktów, że wały przerwało, most jest w rozsypce, w związku z czym ta woda przedarła się, no i zalała właściwie wszystko. Jak patrzę na te kamienice tutaj w centrum, no to właściwie widzę mieszkańców nielicznych już w tej chwili, którzy patrzą przez okna na to, co się dzieje na dole. Pewno część się ewakuowała sama. Większość z tych osób już tak naprawdę ewakuowano dzisiaj nad ranem, kiedy poziom rzeki podnosił się z każdym właściwie, z każdą sekundą, z każdą minutą. Ewakuowano tych ludzi już i to już nie była dobrowolna ewakuacja. Mieszkańcy Głuchołaz zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, no ponieważ zagrażało to ich życiu, zdrowiu, ich dobytkowi. Rozmawiałam z ewakuowanymi osobami, to głównie matki z dziećmi, ze zwierzętami, które uciekały. O właśnie, teraz słyszycie Państwo prawdopodobnie nadlatujące helikoptery. Tutaj właściwie od rana już słychać, o Marcin w tej chwili pokazuje taki helikopter nadlatujący, bo tutaj dookoła, z tego co słyszę, już są nawet ewakuowani ludzie helikopterami. Zresztą MSWiA, z tego co się dowiedziałam, wydrukowało, czy wydało takie zalecenia, że jeśli ktoś chce być ewakuowany, żeby wywieszał w oknach flagę. No coś, co będzie sugerowało, że jest potrzeba pomocy i trzeba taką osobę ewakuować. No Głuchołazy w tej chwili są właściwie całe pod wodą, jeśli mówimy o centrum tego miasta, na obrzeżach, ponieważ to jest miasto położone na różnych wzniesieniach, więc wyżej woda po prostu spływa, bo trzeba powiedzieć, że to nie tylko rzeka Biała. Głuchołazy, jeśli mogę to tak określić, są przeorane mniejszymi rzeczkami, strumykami górskimi, które rzeczywiście bardzo dzisiaj nad ranem wezbrały, nie z powodu rzeki Białej, tylko z powodu tych bardzo gwałtownych i ulewnych opadów, które miały miejsce rano. I rzeczywiście no, były takie miejsca, gdzie ta woda w ciągu godziny lała się strumieniami, kiedy można było zobaczyć po butach, po kaloszach, jak bardzo szybko ta woda wzbiera. No, my też byliśmy w takim miejscu i w momencie, kiedy te opady ustały, ta woda gwałtownie zaczęła spadać. No ale to wyżej, na wyższych wzniesieniach w Głuchołazach. No tutaj w centrum to, co widzimy, no to jest jedna wielka rzeka, która płynie ulicami miasta. No i właściwie nie da się jej w żaden sposób już w tej chwili zatamować. Trzeba po prostu czekać na to, aż te opady ustaną całkowicie.
I ona zacznie po prostu opadać, no bo w tej chwili to jest już, tak jak widzę, przynajmniej Agnieszko? Do połowy, do pasa. Wcześniej były to teraz mam włączony kolana. Mikrofon. Tak. Bardzo ci dziękuję w ogóle za narysowanie tej sytuacji. I wcale nie chcę, żebyś kończyła, tylko kiedy wcześniej pokazywaliśmy obrazy z rynku w Głuchołazach, to od czasu do czasu otwierało się okno na piętrze, ktoś wyjrzał, zrobił sobie zdjęcia, wrócił do mieszkania. Czy ty, obserwując tam okolice, widzisz takie sytuacje? Bo przez cały czas o tym mówimy. Mhm. Opowiadamy o tym od wczoraj. Być może ktoś nie poczuł się zagrożony i za każdym razem, jak pukali strażacy, jak jacykolwiek ratownicy, ochotnicy, mówili za ewakuację, to ja dziękuję. A potem się okazuje, że potrzebny jest śmigłowiec, żeby kogoś ściągnąć z dachu. Czy ty widzisz takich ludzi dookoła? Widzę dookoła, no nie powiem, że dużo jest takich osób, ale rzeczywiście wczoraj to już było bardzo widoczne, zwłaszcza wieczorem, kiedy miasto było no wygaszone, tak? Był wieczór, ludzie nie palili światła, bo tutaj tego światła po prostu nie było. Są przerwy w dostawie prądów, ale wtedy było dokładnie widać, że na tych niskich kondynacjach parterowych na pierwszym piętrze było ciemno, natomiast powyżej drugie, trzecie, czwarte piętro, jeśli była wyższa kamienica, te światła się paliły. Dzisiaj widzę jeszcze mieszkańców, którzy są w domach, ale rzeczywiście są na wyższych kondygnacjach. Dzisiaj jak rozmawiałam z kilkoma osobami, odnosiłam wrażenie, że oni mówili wprost, że oni nie liczyli się z tym, że ta woda się aż tak bardzo podniesie. Rozmawiałam, tak jak już mówiłam wcześniej, z panią, która z całą rodziną uciekała i płakała mi do kamery, że jest przerażona, że jest tragedia, że cały dom, mieszkanie jest zalane. Nie miałam sumienia zapytać tej pani, dlaczego czekała do ostatniej chwili, ale od innych ludzi się dowiadywałam, że oni naprawdę nie zdawali, znaczy być może zdawali sobie sprawę z zagrożenia, ale cały czas liczyli, modlili się i liczyli na to, że ta woda, że ten most jednak wytrzyma, bo on wytrzymał bardzo długo. To były przynajmniej 3 dni, kiedy rzeczywiście było widać, że ten most się trzyma i że jest szansa, że on się utrzyma. Chociaż też były sygnały, że to raczej no, jest to mało prawdopodobne. Ale mimo to, to są dobytki życia. Ludzie mają tutaj wszystko w tych domach i po prostu nie chcą się z tych domów ewakuować. Te helikoptery, o których mówiłam, one rzeczywiście już w tej chwili latają i zabierają ludzi. No i myślę, że wolałabym być dobrym prorokiem, ale jeśli opady się znowu zaczną, to myślę, że nawet te osoby, które mieszkają na wyższych kondygnacjach, nie będą miały wyjścia, będą musiały być ewakuowane, ponieważ no, zwykłe rzeczy, jedzenie, tego A nie woda będzie, bieżąca? Po prostu. Jest woda bieżąca? To już bardzo krótko, Agnieszko, już wam daję odpocząć. Woda bieżąca jest, woda bieżąca jest, czasami wyłączają prąd, są przerwy w dostawach prądu, ale nie ma, pod tym względem nie ma jeszcze dramatu. Ja tego nie zauważyłam, czasami jest problem z zasięgiem telefonicznym, co też jest ważne właśnie dla tych ludzi, którzy zostali w domach. Agnieszka Milczarz, podziękuj Agnieszko też Marcinowi, bo dokładnie pokazał tych ludzi, którzy gdzieś tam na wyższych piętrach albo na dachu robią zdjęcia i sprawdzają, jak będzie dalej wyglądała ta sytuacja. Agnieszka na pewno zostaje na miejscu i jest gwarancją, że materiał w wydarzeniach 18.50 od Agnieszki na pewno państwo zobaczą. Monika Różyc, zastanawiam się, jak daleko od Agnieszki jest. Moniko, witam cię. Dzień dobry. Ty jesteś w Głuchołazach od wczoraj, przedwczoraj. Powiedz mi, patrzyłaś na wszystko z bliska, na ten most, na który wszyscy jeszcze wchodzili, licząc, że nic się nie stanie. Potem pokazując, no tędy to my tu przechodziliśmy suchą stopą. Teraz mostu nie ma. Teraz po prostu tej przeprawy nie ma. Jak z twojej perspektywy wygląda sytuacja? Gdzie dokładnie jesteś? My jesteśmy po drugiej stronie niż Agnieszka, po drugiej stronie teraz tej całej sytuacji, bliżej miejscowości Bodzanów, tam gdzie niedawno byli ewakuowani mieszkańcy na naszych oczach. Podleciał śmigłowiec Black Hawk i brał ludzi po prostu z dachu, ewakuował te osoby, które tak naprawdę czekały do ostatniej chwili. My byliśmy tam w okolicy, w pobliskich miejscowościach, rozmawialiśmy z ludźmi, bo jeszcze jak się okazuje wiele osób zostało w swoich domach. Pytaliśmy
Dlaczego? Skąd ta decyzja? Odpowiadają, że jak coś wejdą na wyższe piętro, ale to jest wszystko, co mają, nie chcą tego zostawiać. Nawet obok jednej pani było boisko i tak naprawdę widać jedynie koniec bramki. Opowiadała, że tak naprawdę tam dalej, tam z jej domu widać, że tylko czubki dachów i jej sąsiadów są widoczne. Kolejna rzecz, to jeżeli ktoś już decydował się wyjechać ze swojego domu, decydował się wyjechać do rodziny, miał na przykład więcej samochodów, to te samochody są poustawiane wzdłuż różnych ulic. To także, proszę mi wierzyć, przerażający widok, gdy stoją takie opuszczone samochody wzdłuż ulicy, a w domach nikogo nie ma i gdzie nie pójdziemy, faktycznie chodzimy po takiej wodzie, jaką mogą tutaj Państwo zobaczyć. Ja na chwilę przejdę na bok, a kolega operator pokaże Państwu samochód, który już dzisiaj w Polsat News Państwo nieraz mogli zobaczyć. Pokazywaliśmy sytuację, gdy ten samochód został zepchnięty. W tym momencie cały czas woda na niego napiera. Już został przesunięty o kilka metrów. To wszystko się dzieje na naszych oczach. Byliśmy też na początku, gdy po raz pierwszy ten samochód tutaj przypłynął na to skrzyżowanie. I tutaj też taki stres wszystkich osób, z którymi staliśmy, z którymi rozmawialiśmy, czy ktoś jest tam w środku. Na szczęście przyjechali żołnierze, przyjechali strażacy, którzy zajrzeli i okazało się, że na szczęście nikogo tam nie ma. No myślę, że ten samochód jeszcze trochę tam postoi. Miejmy nadzieję, że kiedyś ta woda po prostu opadnie. Faktycznie miasto się przygotowywało cały czas do tego, co ma nadejść, ale myślę, że nikt się nie spodziewał tego, że aż tak to wszystko będzie wyglądało. Tu przemakają nawet kalosze. Na naszych oczach pani po prostu wylewała litry wody ze swoich butów, bo jeszcze weszła do domu, bo czegoś zapomniała i to dla niej była ostatnia szansa, żeby wyjść i zabrać jeszcze wszystkie potrzebne rzeczy. Także rozmawialiśmy z innymi mieszkańcami i pytaliśmy o to, no co sądzą i jak czują to wszystko, co tutaj się dzieje. Posłuchajmy. 97 rok, jeszcze to chyba się daje, że gorzej jest. Że gorzej będzie? No. Dlaczego tak pan twierdzi? Bo jak ten most zabierze ten zastępczy, to z całego Chłazy zaleje. No to ta prawa strona jest, będzie okrutnie, jak ten most pójdzie. Masakra. Przyszedłem teraz zobaczyć właśnie, co się dzieje. No ale nieciekawie to wygląda. Tamtej powodzi nie pamiętam, bo rodzice wywieźli mnie do rodziny. Trochę wyżej w góry, także teraz mam okazję zobaczyć, jak to wygląda na żywo. I teraz jeszcze jeden komunikat. Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzanowie napisała: przegraliśmy, zalało nas, daliśmy z siebie wszystko, by wam pomóc. Wracamy do naszych domów, ratować teraz nasze dobytki. Przepraszamy, trzymajcie się. No właśnie, wzruszające słowa, ale to, co my nawet tu odczuwamy, jesteśmy tutaj z mieszkańcami, rozmawiamy, pokazujemy to, co się dzieje i przed chwilą podeszła do nas jedna z mieszkanek, zapytała, czy po prostu chcemy obiad, bo teraz robi też dla swoich sąsiadów, bo niestety oni już teraz nie mają gdzie wrócić i przy okazji, czy czegoś nie potrzebujemy, także ta sąsiedzka pomoc, to sąsiedzkie wsparcie jest tutaj niesamowite. To nie tylko Bodzanów. Ten wpis, który cytowałaś, ja też pokazywałam naszym widzom. Podobnego sformułowania, podobnych sformułowań używali strażacy ochotnicy w Łące Prudnickiej, bo tam dokładnie taka sama sytuacja. Już nie ma. Nie ma jak próbować powstrzymywać wody, bo ta woda po prostu przedarła się przez całą miejscowość. Teraz pobiegli ratować swoje domy. Monika Różyc. Moniko, bardzo ci dziękuję. Zanim kolejny gość, jeszcze bardzo praktyczna informacja. Bardzo właśnie w tej sytuacji, kiedy jeszcze się wydaje, że ochronimy domy, jeszcze się wydaje, że nam się nic nie stanie, ale gdyby te warunki się zmieniły, to są informacje od strażaków. Jak powinni Państwo informować o tym, że potrzebują pomocy? Biała flaga wywieszona gdziekolwiek przez okno. To nie musi być flaga, to może być poszewka, to może być cokolwiek, co po prostu jest białe. Oznacza potrzebę ewakuacji. Czerwona oznacza potrzeby pomocy medycznej. Niebieska
pieska, jedzenia i wody. I bardzo proszę nie machać do śmigłowca, tak jak to zazwyczaj machamy, witając kogoś, bo to absolutnie niczego nie oznacza. Dwie uniesione ręce, tak, potrzebna pomoc. Jedna uniesiona ręka, właściwie tak na tworzące linie, ale po skosie. Nie, dziękuję, wszystko w porządku. To jest jedyny jasny komunikat dla załogi śmigłowca. Nie machamy, tylko podnosimy, unosimy albo dwie ręce w górę, albo dwie tworzące linie po skosie.